Witamy, witamy. Dzisiaj jesteśmy w bardzo potencjalnym miejscu, albo w miejscu, w którym powinien być potencjał. 200 metrów stąd jest legenda o złotym słoiku, o słoiku ze złotymi monetami, znalezionym w przerozbiórce starego budynku. Kiedyś była fabryka starego Żyda, którego w czasie II wojny światowej wywieźli do Auschwitz. Niestety nie wrócił. Później w latach 70. przy rozbiórce znaleźli ten słoik. Później, wiadomo, czasy komuny, ludzie pozbierali monety, ale i tak im milicja to wszystko odebrała. Także kto uciekł do Niemiec, wywiózł, to mu się udało. Taka legenda. Jesteśmy 200 metrów dosłownie od tego miejsca. Mamy dwie działeczki do przeszukania. Wiadomo, że Żyd nie chodził i nie siał tymi monetami po polu, no ale zobaczymy, jak tutaj z potencjałem. Tyle. Ruszamy, lecimy do pierwszego fajnego. Dzisiaj takie pole przy samej drodze, więc to, co ja lubię najbardziej, czyli pola przy drodze. Sławek tutaj rozmawia z panami, którzy coś tutaj robią na dachu z rana. Wiadomo, jest rano, jeszcze nie jest taki skwarek. A ja, słuchajcie, zaczynam wykopki od jakiejś monetki. Zaraz zobaczymy, co to jest. Powiem wam, że jest Wi-Fi tutaj i to jest po prostu... Mój wykrywacz dostaje tego świra, no ale to nic, damy radę. O, proszę, teraz zmienimy. Nie wiem, czy będzie widać. Ja na przykład, o jest, proszę, dziesiątka Adolfowa. A tu jest ładny piaseczek, oczywiście kurzy się niesamowicie, ale jest pierwsza monetka, także jest dobrze i lecimy dalej do następnego. Taki ładny zagajnik tutaj, ładnie wykoszony, traweczka, elegancja. Sławek dalej tam rozmawia z sąsiadami, a ja, słuchajcie, kopię, bo co prawda jest 7 rano, ale słuchajcie, 8, 9 już będzie skwarek. Dzisiaj ma być 33 stopnie, także szkoda czasu. Lecimy, szukamy, a później będziemy się chować przed słońcem. A teraz, słuchajcie, jest kolejna monetka. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ale zaraz zobaczymy, cóż to będzie, o ile w ogóle będzie można zobaczyć. No, jak już widzicie, jest kolejna dziesiątka, tylko tym razem jest to 10 fenigów. Już bardziej z żarta, tamta była w ładniejszym stanie. Jest to cesarstwo, z tego co tu widzę, tak. Jest to cesarstwo. Wykopałem już około 15, może więcej polmosów. Także dojdę do Oli, zobaczymy, co ona powie. Ale potencjał to jest... Lecę tam do niej, tutaj jak najdalej od zabudowań, bo Wi-Fi rozwala głowę. Chociaż pogmerałem trochę w częstotliwościach, ale i tak zbiera. No i jest pierwszy fancik godny nagrania. Jest to przęśliczek ołowiany. Ziemia jest tak sucha. Kurzy się jak cholera, no ale cóż. No, tak to wygląda. Prześliczek z historią. Lecę dalej, szukam monetki. Ważne, że nie guzik. Sławek wykopał, czy coś wykopał, czy nie wykopał. Słuchajcie, tam zaraz jest droga. A nie lubię kopać przy drodze, no ale niekiedy trzeba. Słuchajcie, a ja mam kolejną monetkę. Tym razem jest to monetka, którą, słuchajcie, widać, nie? Przynajmniej, że jest to monetka. Na pewno nie jest zarośnięta, tak jak dwie poprzednie. Jednej w ogóle nie nagrywałam, bo to co mam będę nagrywać, jak jest zarośnięta, takie parchy ma, że nic nie widać na niej. To przecież po co to nagrywać? A ja teraz znalazłam, słuchajcie, chyba Weimarek, tak? Z tego co to widzę, tak. No i to już jest w ładnym stanie, słuchajcie. Proszę, 1924, Mennica A, 50 Weimar. No ta, to słuchajcie, już jest w ślicznym stanie, bardzo ładna. Już słoneczko wychodzi, jak już można zauważyć. Zaczyna się robić paróweczka, czyli ciepło. No ale ładna, ta jest bardzo ładna, w bardzo ładnym stanie, także lecę dalej. Oby więcej takich monetek, a mniej monetek z parchą. Także lecimy. Pan pogadał? No, pogadałem, poopowiadałem. I? No tyle. Powiedz, co nakopałaś? Nic? Nie ma, same śmieci. A pomosy? Kupę polmosów,
kupę jakichś drucików, tubek od pasty do zębów albo od kremu. Tubek. To jest multum. Ja mam prześliczek. Monety nie mam. Masz monetę? Mam. Wykopałam tak 20. Teraz wykopałam 50 Weimar, to jest chyba w najładniejszym stanie. Aha. I jakieś dwie zaparchlone monety, które nie widać co to jest. Te prawdopodobnie jakieś PRL-ki, ale nie ma szans, żeby zobaczyć. I to wszystko. No to jeszcze chwilę tutaj połazimy. Ogólnie, no, na szczęście mamy więcej tutaj działek do ogarnięcia w tej miejscowości, także zmienimy po prostu na mniej potencjalną, może z większym potencjałem. Oli prawie nie widać, tak słońce świeci. Słuchajcie, mam pierwszą okrągłość. Ja pier... Olka, chodź zobaczysz, ale zostaw wykrywacz tam. Chodź, chodź. Fajnie, że im pomarudzili przed chwilą, że tutaj same polmosy są. No chodź szybko. Odstawiam dwójkę albo trójkę. Wiesz co to jest? Ja już czuję potem czyść delikatnie, no, tylko tak, żeby dało się nagrać, żeby było. Nie panikuj, nie panikuj. Panikuję, że stara baba w ciąży. Ale proszę cię, bardziej tak? O, żeby było widać? Nie widać, bo to muszę to wyczyścić, poczekaj. Jest wąż, jest piękny. Dwójka. Dwa marasy. Ale kurde, zniszczona. Spalone chyba. Tak mi się wydaje. Chyba spalone. Jest dwumarkóweczka cesarstwa. Kurde, takie jeszcze nie wykopaliśmy. Nie, takie jeszcze, ja jeszcze nie widziałam takie. Ale jest ten. Zniszczona. Zniszczona jest strasznie. Pokaż. Spalona. No, pisze zwaj. No pisze to. Jest czy napisane. Jest zapisane zwaj, nie wiem jak to się czyta. No, 1913 chyba. Ona musiała być spalona, nie? Bo tutaj jest ten, nie? Ładna monetka, szkoda, że taka zniszczona, no ale jest. Jest pierwsza moneta i srebro. Grube srebro. No cieszy. Zajebiście. No, lecimy dalej. Ola wam coś właśnie nagrywa. Także za chwilę polecimy do niej. A sprawdzimy tutaj kolejną moją okrągłość. Ja już widzę, że jest to prusaczek. Ale zajechany. Strasznie. 1841 rok. A, Ola ma medalik, także lecimy. Lecimy powoli do niej. Zobaczyć medalik. No jak widzicie, Sławek znalazł przed chwilą dwie marki. Co prawda trochę zajechane, trochę spalone, no ale jest. Także nie jest to pole takie złe, no ale ja to mówię, najpierw byśmy musieli wszystkie śmieci stąd powybierać, bo jest ich tutaj naprawdę dużo, a dopiero później może by zaczęły wychodzić jakieś konkretne monetki. Bo pole jest w bardzo fajnym miejscu, między domami, praktycznie ulica z jednej, z drugiej strony. No ale cóż, słuchajcie, nie ma co narzekać, albo raczej muszę trochę ponarzekać, może wiecie, ja ponarzekam, to może też coś znajdę, nie? Sławek pomarudzi po Mustafie i ma raz prachciach i jest monetka. A ja słuchajcie, bez marudzenia, bez tego mam kolejnego fancika. Tym razem, słuchajcie, jest to medalik. Ostatnio mam szczęście, praktycznie co wypadzik jest jakiś medalik, więc tym razem też jest medalik. Jest to też aluminiak, ale słuchajcie, w bardzo ładnym stanie, jak na tą ziemię, zaraz wam pokażę. Oczywiście standardowy, nic nie wiadomo niejaki. Szkaplerzyk nawet na nim jest napisane. Szkaplerzyk, Matka Boska, proszę bardzo. Urwane na pewno z łańcuszka, bo widać jeszcze kawałek po łańcuszku. Słuchajcie, kolejna krągłość, Sławek marki, a ja perele. No ale ten perelek przynajmniej coś na nim jest, nie? Jest 20 groszy.
Nagrywam go tylko dlatego, że pozdrowimy. Zobaczmy, kogo my tu dzisiaj pozdrowimy jako pierwszego. Jaki rocznik pozdrowimy jako pierwszy? 61. Pozdrawiamy serdecznie. I lecimy dalej. Do następnego. O! O matko, będziemy pić. Dzisiaj drugi raz. Już raz się nagrało. To z tego kurzu. Ale powiem ci, że rocznik chyba 65. 65 pozdrawiamy. Mikro monety 49. O, w końcu jest 49. W końcu. Pozdrowionka do pani Linki i pana Antoniego. Pozdrawiamy serdecznie. Przy grusiku. Na szczęście. Na szczęście, tak jest. Co? Słoneczko? No, już daje. Jakbyśmy wyjeżdżali, było 20, zaraz będzie 30 na liczniku. No. 33 dzisiaj, tak? 33 ma być. Wczoraj było 34, jak żeśmy tam byli na dworze, nie sprawdzaliśmy. Masakra. Masakra. Godzina 9 i trzeba się chować do domu, bo inaczej nie wytrzyma człowiek na dworze. Dokopałem się do wody. Znaczy do mokrego. I wyszła tubka. Kurde, pradawna elektronika. Pozdrowionka dla Fabiego. No i słoneczko już wyszło, jak już widać na obrazku. Zrobiło się ciepełko. Miałam kolejną monetkę. Cóż my tu mamy? Zobaczmy. Jak już wszyscy się domyślają i wszyscy pewnie wiedzą, jest to Weimarek. 50, aluminiaczek. Była dzisiaj już złota, teraz jest aluminiowa. I lecimy dalej. No i lecimy dalej, słuchajcie. Jeszcze chwilę pokopiemy. Myślę, że z pół godziny jeszcze się poszwędamy, bo już słoneczko niestety nam daje w kość. A ja, słuchajcie, mam kolejną monetkę. Zobaczymy, cóż to jest. Co to ma? Co to my tu mamy, słuchajcie. Ja niekoniecznie muszę wiedzieć, co to jest. Sławek pewnie będzie wiedział. 2 grosze? To by taka monetka, musiałbyś przyjść zobaczyć. 2 grosze? Jest coś takiego? Z tyłu ma taki krzyż. Przejmuję. W każdym razie monetka. No Austria. 2 groszenie. Chyba na jesień albo na wiosnę trafiłem przy drodze kiedyś taką monetkę. To jest 1920 któryś rok. Może nawet 29. Austria. Patrzcie, jak ładnie nakopała. Medalik, monetek, kurde. Trochę jest. No, pięknie. Ale śmieci też jest. O śmieciach nawet mi nie mów. Ja chyba dzisiaj swoje policzę. Te polmosy to jest rekord świata rekord, dzisiaj. No, polmosy ja mam 100 polmosów na bank. Ja mam gaz 5 tubek już po tej kopalni do zębów. Tego to jest tutaj po prostu jakiś... No, śmietnik, wysypisko. Śmietnik, no. Chyba tytuł zrobię, kurde, co robi srebro na wysypisku. Leży. Leży i czeka na nas. Lecimy jeszcze z pół godziny, bo już słoneczko wychodzi. Nie, no godzinę. Tak, godzinę. Trzeba jutro... godzinę nie gadać tutaj pod płotem. To ale zaproszenie na kawę załatwiłem? Załatwiłem? Ja się w domu możemy na kawkę iść. Ja się w domu napiję kawę. No wiesz, bo kogoś to smakuje inaczej, nie? Nie. Dobra, lecimy. Nie gadaj już. Hola! Łap granata! Bolec od przyczepy. No i mam trzecią monetkę. Nic innego ciekawego niestety nie wychodzi. Chociaż wypad dla mnie mega udany, bo jest grube srebro. A z drugiej strony szkoda, że tak zajechane. Ostatnie słowo musi być pomarudzone.
Słuchajcie, 65 rok mam. Pozdrawiam serdecznie, 10 groszy. Trzecia moja monetka. Przęślik. I masa aluminium. Wiecie, jak to się powie, że już kończymy i wracamy. Sławek coś tam grzebie. A ja, słuchajcie, cóż ja tu mam? Patrzcie, jak się mówi, że się idzie do domu, to wychodzą kąciki. Z tego, co mi się wydaje, to będzie majóweczka. A jak? Czekajcie, troszeczkę ją wytrę jeszcze. Wytrzymy ją troszeczkę ogaćkę. O, proszę, jako ładna. Majówka we wrześniu? Proszę bardzo. Już trochę leżała. Aha, ta. Ładna. Ładny stan. Fajna. No kurde. Jest potencjał. I to dzięki widzowi, który powiedział, jedźcie bardziej na potencjalne, niepotencjalne potencjały. Ciężko trafić takie pole. No ciężko. Teraz już ostatnimi czasy w ogóle ciężko trafić. Bo to jest 7 grubych wypadów, 7 chudych. Tak. Dokładnie tak. A weźcie pod uwagę to, że niektórych wypadów w ogóle nie nagrywamy. Znaczy nie nagrywamy. No nie ma co pokazać. To po prostu nie ma filmu. Trochę sprzęga. Strasznie sprzęga. Ale piękny śmieć. No. Patrzcie teraz to. Masakra. To chyba jest jakiś, nie wiem, czy to jest monetka. Wiesz co to było? Pewnie taki, zawieszka pewnie była. Taki medalik schowany. Chociaż kiwie. Jest postać Jezusa. To ja to wyczyszczę może tam. Ale czad. Ciekawe, nie? No. Trzeba byłoby teraz stąd wyciągnąć po prostu. No, ten. Trzeba rozgiąć. To całe opakowanie jest mosiężne na bank. Nie wyciągaj. No. To musi tak być, kurde. No, na pewno jest Jezus. To jest mosiądz, no, w środku ciekawe. Medalik też pewnie z jakiegoś. Może aluminiowe, a może mosiężne. No dobrze, że wyczyściłam i zobaczyłam tam coś w środku, jest, bo tak to pewnie by wyrzuciłam. Czad, nie? Śmieć, nie? Śmieciuch, ale zaskoczenie. No. Ciekawy fancik. Fajnie, gratki, super. Super fanciur. No to my wbijamy do Państwa na kawusie. No, a tutaj... to ja już może idę, możemy to sobie tutaj usiąść. A tutaj, proszę bardzo. Na ogrodzie. Takie. A, zegarek ciekawy. Takie rzeczy. No. Piękne. Nie wiem, żelazko na duszy jest mistrzostwo świata i w jakim stanie. Może być taka zalewana? Oczywiście. Dusza już uciekła, no ale... Chcę? I co możesz filmować? Czy na moim kolanie? Tu na kolanie ładnie wygląda. Ja mam brudne te tu. Tak? Spodnie, ja tu sobie podwinę trochę. Nie będzie widać. Widać nie. Tylko cegłę. Cegła. Aha. Proszę bardzo. Za cesarstwa jeszcze. No. Dwugłowy orzeł. Trzynastka. No kurde. Kawał cegły. No pięknie wygląda. Fajno, nie? To widać, że to... O, jeszcze mam film tego. Nagrywam, ale to może pan mówić. Im więcej historii. To ja znam tylko taką historię, że to mi brat przywiózł. Aha. Tyle z historii. Ładny artefakt. No i tak by wyglądały śmieciory. Policzyłem je. 174 dołki wykopaliśmy razem. Ostrze z kosiarki. Nabój. Z czego to jest nabój? Jak to się nazywało? Do saturator? Nie, to się jakoś nazywało. To nasze czasy są. No nasze czasy. Kobito. Do nabijania dwutlenku węgla do wody. Były bąbelki. Kurde. No uciekło mi. Tak jak widzicie, większość aluminium, polmosy, tubki. No i tyle. Także my tutaj u Państwa zostaniemy sobie chwilkę na kawusi.
Tak jak widać, słoneczko już daje dobrze w palnik. Ja sobie później dogram i po prostu wcześniej wrzucę ile śmieci, jest tego masa. No, masa kira jest tego po prostu. No, my się pożegnamy. Trzymajcie się, jak będzie film w piątek, to miłego weekendu Wam życzymy, ładnej pogody. Tak, dobra. Pa.